Na życzenie Kacperka zrobiliśmy sobie dzisiaj wieczorny spacer, znaczy nie tylko dzisiaj, bo ostatnio mamy bardzo piękną jesień w Szkocji i to jest naprawdę zjawisko ekstremalnie rzadkie tutaj. Mamy 25 wrzesień, mamy godzinę 20:30 i mamy 20 stopni, sorry, 19 stopni mamy w tym momencie. Miałem powiedzieć, że w cieniu, no ale teraz wszędzie jest cień, bo jest, no bo jest już wieczór, tak? Także korzystamy z tego. Ja pamiętam takie ciepłe wieczory, jak byłem dzieckiem, lato w Polsce, lipiec, sierpień, takie ciepłe wieczory, też się do późna spędzało czas na podwórku. Natomiast odkąd jestem w Szkocji 12 lat, to po raz pierwszy tu jest tak ciepły wrzesień, a tak naprawdę końcówka września, bo o tej porze roku zazwyczaj już bywało 10-12 stopni maksymalnie, a tutaj mamy 19 stopni o 20:30. Kacperku? Tak? Ciepło jest? Tak. Chcesz tak codziennie chodzić na takie spacery? No. No to będziemy codziennie chodzić. Kacperek się huśta. Bardzo lubi place zabaw. Znaczy zawsze lubiał i nadal lubi. Mamy taki plac zabaw niedaleko miejsca zamieszkania. Tak naprawdę 4-5 minut drogi na nogach. Chodzimy tutaj odkąd Kacperek, no odkąd w zasadzie tu przyjechaliśmy do Szkocji, czyli tak naprawdę od 12 lat korzystamy z tego placu zabaw. I jak widać cisza, cicho, spokojnie, bezwiecznie, nie ma żadnych chuliganów. Z góry Was przepraszam za jakość nagrania, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest noc, jest 20:30, jest już ciemno, korzystam tylko z lampy LED-owej, także myślę, że w miarę jakoś widać. Jesteśmy nadal z Kacperkiem jeszcze na placu zabaw. Tak jak mówiłem, korzystamy z pięknej pogody. Słuchajcie, muszę się czymś pochwalić. No musimy się generalnie czymś pochwalić. Ostatnio mieliśmy pierwsze zebranie w szkole u Kacperka. Pierwsze zebranie dlatego, że no tak jak wspominałem w którymś filmie, Kacperek od 18 sierpnia, bo tu 18 sierpnia rozpoczął się rok szkolny, poszedł do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, tak zwanej high school, no to może to jest taki odpowiedni gimnazjum w Polsce. I mieliśmy właśnie pierwsze zebranie z dyrektorką, podsumowujące jak sobie radzi. No chciałbym powiedzieć generalnie, że zanim Kacperka wysłaliśmy do średniej szkoły, to mieliśmy taką małą rozkminkę, czy będzie to szkoła specjalna, czy będzie to szkoła normalna, tak zwanego głównego nurtu. W sumie to nie mieliśmy specjalnie dużych wątpliwości, do jakiej szkoły go posłać. Zdecydowaliśmy się na szkołę normalną, głównego nurtu, mimo wszystko, że nie wszyscy nauczyciele jakby polecali nam, ale jak się tak szczęśliwie okazało, że w tej szkole normalnej, tej szkole średniej, do której teraz chodzi, Kacperek otrzymał pomoc, został jakby zakwalifikowany do takiej grupy, słabszej grupy dla dzieci z jakimiś tam troszkę problemami z nauką. Czyli, ale tak naprawdę jest jedynym autystykiem w tej swojej grupie. No i to, czym się chciałem pochwalić, to mimo wszystko, że jest jedynym autystykiem w tej swojej grupie, a reszta dzieci nie ma żadnych zdiagnozowanych chorób typu autyzm, czy jakieś inne podobne, czy jakieś inne choroby ze spektrum, czy generalnie w ogóle nie ma zdiagnozowanego spektrum autyzmu, ani innych chorób neurologicznych, czy podobnych do autyzmu, czy zespół Downa, czy coś takiego. Nie ma żadnych takich, nie ma dzieci w jego grupie. On jest jedynym autystykiem, ale mimo wszystko przoduje w tym, co robi. Przoduje w matematyce, bardzo dobrze radzi sobie z matematyką. No, wydaje mi się, że jego mózg właśnie tak funkcjonuje. Jego mózg zdecydowanie jest taki matematyczny, zawsze lubiał liczby i wszędzie tak naprawdę widzi liczby, lubi daty, liczby, dodawać, odejmować. Cały czas o liczbach, także nie jest raczej humanistą, jest zdecydowanie umysłem ścisłym. Także cieszymy się bardzo, że robi postępy z dnia na dzień. Szczerze mówiąc, jeszcze 10 lat temu, no 10 lat temu mniej więcej, jak tak zaczynaliśmy te wszystkie terapie, to nie spodziewałem się, że będzie kiedykolwiek chodzić do szkoły normalnej, że będzie taki samodzielny, że tak naprawdę będzie sobie radził w szkole normalnej. No ale jak widać zaangażowanie i wytrwałość przynosi efekty. No także mam nadzieję, że Wy też osiągniecie jak największe sukcesy, że Wasze dzieciaki będą cały czas miały progres. Także chciałem jeszcze raz po prostu Was zmotywować, żebyście się nie poddawali. Mimo wszystko, że nie widzicie na przykład jeszcze progresów, no to po prostu musicie być cierpliwi, musicie być wytrwali. I wiadomo, no nikt nie może oczywiście obiecać niczego.
ale mam nadzieję i z całego serca Wam tego życzę, że te progresy u Was będą cały czas. Ten film, który ja teraz nagrywam, który właśnie macie okazję oglądać, jest to film, no jest to film generalnie motywujący, no bo dla osób, które oglądały nas wcześniej, to wiedzą, że my zaczynaliśmy praktycznie tak jak każdy z Was, czyli z wątpliwościami, z niepewnościami. Nasze dziecko było zaburzone. Niestety nie mamy filmów takich poniżej 5 roku życia. Mniej więcej od 5 roku życia zaczęliśmy filmować Kacperka, a w wieku 5 lat już był, no już zrobił duże progresy. Natomiast nie mamy wcześniejszych filmów, które pokazywały jego tak naprawdę mocne, głębokie zaburzenie, kiedy w ogóle nie miał kontaktu wzrokowego, kiedy miał napady agresji, szału, kiedy naprawdę było widać to zaburzenie autystyczne tak bardzo mocno u niego. Dlatego no niestety musicie nam uwierzyć na słowo, ponieważ filmami nie jesteśmy Wam w stanie tego jakby udowodnić. Także tak chciałem właśnie powiedzieć, no to jest taka kolejna motywacja dla Was, bo wiem, że jest Wam ciężko, piszecie do nas, my się oczywiście z tego bardzo cieszymy i bardzo Wam dziękujemy, że się z nami kontaktujecie. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać bardzo szybko na pytania, ponieważ nieraz tych pytań, tych wiadomości mamy naprawdę tak dużo, że potrzebujemy 2, 3, nawet 4 dni na odpowiedź. Także jeżeli chcecie się coś jeszcze dowiedzieć, chcecie nas o coś zapytać, to oczywiście możemy Wam powiedzieć, co my robiliśmy. Możemy po prostu na parę pytań różnych Wam odpowiedzieć. Tylko tak jak mówiłem w każdym vlogu i tak jak piszemy do Was, nie możemy Wam, że tak powiem, mówić coś takiego, że na Was zadziała to czy tamto, czy tam na Wasze dzieciaki zadziała to czy tamto, bo każde dziecko jest indywidualne i my po prostu tylko pokazujemy Wam i mówimy, co działało dla nas, co było skuteczne w naszym przypadku. Natomiast czy będzie to skuteczne w Waszym przypadku? Mam nadzieję, że tak. Tak jak mówiłem, dziecko każde jest indywidualne i potrzebuje indywidualnego podejścia. No już mi właśnie światło wygasło. Już się skończyła bateria, także przy okazji też będę kończyć. No to był taki mały update, ten update, no taka mała aktualizacja. Mam nadzieję, że jakaś motywacja dla Was, że warto walczyć, że ludzie tacy jak my wspieramy Was gdzieś tam duchowo, szczerze i życzymy Wam naprawdę wszystkiego najlepszego. Także trzymajcie się i zapraszam Was do subskrypcji, do komentarzy i udostępniania. Chciałbym właśnie jeszcze powiedzieć, że prawie 90% ludzi, czyli nie tylko Wy, ale generalnie prawie 90% ludzi, kurczę, chyba mnie już nie widać, chyba już będę kończyć mówić, podejdę tutaj jeszcze pod latarnię, prawie 90% ludzi, którzy oglądają nasze filmy, między innymi prawdopodobnie też Wy, nie subskrybujecie, dlatego nie będziecie widzieć, nie będziecie po prostu dostawać powiadomień o nowych filmach. A cały czas publikujemy różne filmy, no nie tylko o tematyce autyzmu, ale generalnie co się u nas dzieje. No gdzieś tam zawsze jest Kacperek na tych filmach, bo on jest bardzo, bardzo częstym bohaterem filmów. Także no nie wiecie, nie subskrybujecie, nie naciskacie dzwoneczka, także nie wiecie o tych filmach, a mogą to być filmy potencjalnie dla Was interesujące. Dlatego zachęcam do subskrypcji i do naciśnięcia dzwoneczka. Trzymajcie się, hej!